Witam Cię w kolejnym filmie, a dzisiaj porozmawiamy na taki temat, który z pewnością nie jest Ci obcy. Pewnie znasz takie przysłowie, co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. I ja myślę, że akurat to przysłowie jest w 100% prawdziwe. Dlaczego? Oczywiście nie chodzi mi o jakieś tutaj wystawianie się na ekstremalne próby, które narażają Twoje życie, bo ja tutaj mówię o relacjach z kobietami, tylko chodzi mi o sytuację, gdzie coś Ci może nie wyjść z kobietą. Gdzie po prostu zawiedziesz, będziesz starał się ją pocałować, ona Cię odepchnie, powie Ci, że nie. Będziesz się starał powiedzieć jej, okej, to wejdź teraz do mnie do mieszkania, ona nie wejdzie. Powie Ci, że w ogóle nie ma takiej opcji. Tak naprawdę, widzisz, to by się może wydawać, że to jest coś złego. Jak Ci kobieta powie, nie dam rady się zobaczyć. Jak Ci kobieta powie, nie dotykaj mnie, nie całuj mnie. W rezultacie, według mnie, to są dobre rzeczy. Dlaczego? Ponieważ to, co Cię nie zabije, to Cię wzmacnia. Im bardziej Ty się oswoisz z tym, że Ci kobieta mówi nie i będziesz się z tego śmiał, tym będziesz miał silniejszą głowę, będziesz silniejszy mentalnie i tym na więcej sobie będziesz pozwalał z kobietami. Kiedy byłem młodym chłopakiem i na początku się stresowałem, jak zagadać do dziewczyny, jak ją pocałować na spotkaniu, jak w ogóle ją zacząć dotykać, no to zachowałem się bardzo w taki ograniczony sposób. No, nie eskalowałem dotyku wtedy, kiedy powinienem, nie przytulałem tej dziewczyny, nie całowałem, no bo to pierwsze spotkanie i myślałem sobie, ona mnie jeszcze nie zna, to pewnie nawet ona tego nie chce. Ale Ty nie wiesz, czego ona chce i tak właśnie powinieneś myśleć. Ty nie wiesz, czego ona chce, musisz to przetestować. A najlepszą drogą do przetestowania tego, czego ona chce, jest właśnie działanie z tą dziewczyną. Mowa tutaj oczywiście o budowie dotyku, o pocałunku, o tym, żeby przejść na poziom wyżej, jak poznałeś dziewczynę, która Ci się podoba. I to nie jest żaden wstyd. To nie jest żaden wstyd, kiedy Ci dziewczyna powie, zabierz tą rękę. To nie jest żaden wstyd, kiedy Ci powie, nie wejdę do Ciebie na mieszkanie. Nie znamy się na tyle. Nie ściągnę teraz sweterka. To nie jest żaden wstyd. To jest tylko próba osiągnięcia tutaj celu, rezultatu i tak powinieneś to postrzegać. Ja osobiście w ogóle się tym nie przejmuję i jak byłem już młodszym facetem, dużo młodszym, to sobie wypracowałem taką metodologię, sposób myślenia, że w ogóle nie zwracam uwagi na obiekcje kobiet, na to, że ona mówi, że nie ma czasu, tylko skupiam się na tym, żeby prowadzić dalej rozmowę. Bo widzisz, kobiety są po pierwsze niezdecydowane, po drugie nie wiedzą same, czego często chcą. I pewnego dnia kobieta może się uśmiechać do Ciebie, drugiego może być smutna, bo ma okres, może być złośliwa, no bo jakby jej uwarunkowania hormonalne też mają wpływ na jej samopoczucie. Więc nie ma co tego wszystkiego tak analizować, nie ma co się przejmować tym, że kobieta mówi Ci nie dotykaj mnie, nie będę z Tobą rozmawiała, czy mam chłopaka, tak naprawdę to nic nie znaczy. Dużo ważniejsze jest to, jak Ty do tego podejdziesz mentalnie, a powinieneś do tego podchodzić w taki sposób, jak tutaj tłumaczę, czyli po prostu się z tego śmiać i dalej robić swoje. Ile miałem sytuacji na randkach? Ilu moich kursantów miało dokładnie takie same sytuacje, że dziewczyna na początku powiedziała, zabierz tą rękę, śmiała się, ale potem zgodziła się na dotyk, na to, żeby ją objąć, pocałować. Więc to są tak naprawdę tylko testy, przez które Ty się musisz przebić, a jak tego nie rozumiesz i raz próbujesz ją dotknąć, a ona Ci mówi, zostaw mnie, i się poddajesz, to widzisz, Ty już po prostu boisz się tego ryzyka, Ty już to przeżywasz, już sobie wyobrażasz, że jak kolejny raz ją złapiesz, spróbujesz podotykać, to ona krzyknie na Ciebie, jesteś wystraszony albo przerażony tym, że ona przestanie być zainteresowana. I to jest właśnie to, co powoduje, że nie masz efektów. A jakbyś był totalnie zobojętniały na to, co ona powie, czy jak się zachowa. Tylko byś cały czas robił to, co masz z nią zrobić, jak robot. Teraz się zgodziła na pocałunek, to się śmiejesz, mówisz, nie bądź taka niegrzeczna, ha, 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 hi, hi, hi. Tu za chwilę ją znowu obracasz, tutaj robisz obrót dookoła jej własnej osi, nagle ją całujesz. To by się okazało, że wszystkie kobiety zdobywasz, bo pod wpływem emocji
one miękną i dostajesz to, czego chcesz. Także bądź twardy i to, co cię nie zabije, cię wzmocni. Ja wręcz uważam, że na początku powinieneś dostać po uszach, kobiety cię powinny olewać, odrzucać, bo tylko wtedy jesteś w stanie się wykalibrować i być bardzo skuteczny, bo ty się nauczysz po doświadczeniu, co robisz nie tak i w jaki sposób działać. I oczywiście wyrobisz sobie tą twardość, tak? Tą siłę mentalną, że trzeba iść w interakcji z kobietą do przodu, a nie zwracać uwagi na jej gierki, teksty czy manipulacje. To jest podstawa sukcesu. I każdy mężczyzna, który ma efekty z kobietami, powie ci dokładnie to samo. Także wyciągnij wnioski, łapeczkę do góry mi zostaw. Do tego czwartku, tylko do tego czwartku pakiet 17 nowych kursów, 70% taniej. Polecam ci tą wiedzę, bo tam znajdziesz materiały z zakresu tego, jak uwodzić kobiety na randkach, na spotkaniach, co robić w trakcie sytuacji łóżkowej z dziewczyną, żeby doszła, jak rozmawiać z kobietami i nie tylko. Polecam to zobaczyć, bo jeśli chcesz zbudować fantastyczny, emocjonalny związek z kobietą, tutaj znajdziesz techniki i strategie, które ci to umożliwią. W bardzo krótkim czasie, tak? promocja.uwodzeniewdzień.pl 70% taniej. Wszystko jeszcze tylko do czwartku do północy. Polecam, bo to działa.